Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. W końcu doczekaliśmy się informacji o nowej aktualizacji. Czekałem na nią, bo ta ostatnia, powiem szczerze, nie była dla mnie jakaś ciekawa. Więc przejdźmy do maila i sprawdźmy, co twórcy nam tutaj pozmieniają. Postaram się nie czytać całej aktualizacji, opowiem o tych najważniejszych punktach i określimy te punkty moją opinią. Także przejdźmy do samego maila. Aktualizacja 1.0.28 o nazwie Nieustraszony Wojownik wejdzie w życie 9 sierpnia, więc za tydzień. A w pierwszym punkcie Kela informuje nas o tym, że doczekamy się turnieju czempionów. Dla tych, którzy nie śledzą tego, czym jest turniej czempionów, jest to po prostu kanion z Rise of Kingdoms. Twórcy wspominali o dodaniu tego trybu już 4 miesiące temu, a mniej więcej będzie to wyglądało tak. Będziemy ustawiali sobie 5 legionów, jeśli mamy oczywiście odblokowane te 5 legionów, na tej szachownicy i walka powinna się toczyć tutaj automatycznie. Powiem szczerze, że chciałbym widzieć taki event, taki turniej, można powiedzieć, tylko że w wydaniu, w którym to my sterujemy naszymi legionami, mogłoby to działać na zasadzie rejestracji, tak jak ma to miejsce w przypadku Korzeni Wojny. No i tam byśmy się rejestrowali, wchodzimy sobie na godzinkę, w której się zarejestrowaliśmy i spotykamy innych graczy, którzy również zarejestrowali się w tej godzinie i walczymy na nich w czasie rzeczywistym. Szczerze chciałbym zobaczyć taki event, no bo tutaj to wszystko będzie w pełni automatyczne, takie trochę teamfight tactics dla ubogich. Mimo wszystko ja lubiłem to w Rise of Kingdoms, tutaj pewnie też to będę lubił. Na pewno, gdy to wejdzie w życie, pojawi się kilka filmów i kilka, moim zdaniem, ciekawych kombinacji, ciekawych taktyk odnośnie tego turnieju czempionów. Więc ja już nie mogę się doczekać, kiedy to wprowadzą. Turniej będzie podzielony na ligi, więc spoko. Zawsze jakieś urozmaicenie. Ja, tak jak mówię, nie mogę się już doczekać, aż to wejdzie w życie. Punkt drugi to 2 nowe artefakty. Jeden dla piechoty, drugi... Mamy tutaj dwa wyjścia, albo będzie to artefakt dla piechoty, albo będzie to artefakt typu poszukiwacza kamienia many, który będzie nam coś przyzywał. Więcej ciężko cokolwiek wywnioskować. Fajną zmianą na pewno będzie również reset talentów bohaterów. Nie wiem, czy to będzie raz na sezon, czy jak to ma działać. Również tego nam nie opisali, ale taki darmowy reset na pewno się przyda. W wyborze poszczególnych talentów będziemy również mieli wartości procentowe, ile procent graczy wybrało dany talent. Z jednej strony fajne, z drugiej strony może to zmylić wielu graczy, którzy są mniej doświadczeni, ale ogólnie myślę, że też zmiana na plus. Dalej w tym punkcie nie ma nic takiego ciekawego. Przejdźmy do punktu trzeciego. Najważniejszą zmianą w punkcie trzecim będzie na pewno podpunkt trzeci. Mianowicie dodano sklep wymiany tokenów bohaterów, co pozwoli rozkładać niewykorzystane tokeny i wymieniać je na bohaterów dostępnych w bieżącym sezonie. Jeśli ktoś przebudził danego bohatera i miał nadmiar tokenów do tego bohatera, na pewno się ucieszy. Ale nie oczekujcie, że będą to jakieś korzystne wymiany. Mimo wszystko fajnie, że będzie można coś zrobić z nadmiarem tokenów. Podpunkt 4 i 5 to takie drobne zmiany, które również wpłyną na przyjemność, czy to ulepszania artefaktów, czy awansowania bohaterów, używania przyspieszeń czy zasobów. Więc na pewno super zmiana. Punkt 4. Tutaj moją uwagę przyciągnęło skrócenie czasu odnowienia umiejętności przymierza. Niezła zdobycz, awangarda szturmowa i zwiększenie witalności. Niezła zdobycz to prawdopodobnie w pełni załadowany, więc będziemy mogli częściej, szybciej farmić. Awangarda szturmowa, cooldown był 48 godzin. Z jednej strony fajnie, że to skracają, z drugiej strony trzeba było teraz bardziej na to uważać, kiedy tego użyć. Teraz to będzie bardziej takie brain deadowe, ale spodziewam się, że gracze chcieli skrócenia tych cooldownów, więc będą skrócone. No i ostatnia zmiana, zwiększenie witalności. 72 godziny na odzyskanie 60 punktów wytrzymałości. Moim zdaniem jest to uśmiech w kierunku wielorybów. Teraz będą mogli częściej wychodzić swoimi wszystkimi marszami. To mi się akurat nie podoba, ale na zagranicznym YouTubie i tak wam powiedzą, że to jest fajna zmiana dla low spenderów i free to playów, bo będą mogli częściej wychodzić swoimi marszami. Nic bardziej mylnego.
Oczywiście tacy gracze też będą mogli częściej wychodzić swoimi marszami, ale to tyczy się również wielorybów, więc dla mnie to zmiana jest na minus. Kolejną super zmianą jest to, że oficerowie teraz będą mogli wycofywać legiony z twierdz, czyli z kipów. Dla mnie super zmiana, bo często do kipów wchodziły osoby, które nie powinny wchodzić. Teraz oficerowie będą mieli możliwość wycofania takiego legionu. Co do zmian odnośnie kipów, to mamy również taką notkę. Jeśli twierdza przymierza bierze udział w walce, gdy wkracza do niej nowy legion zajmie pozycję w przedzie kolejki, a reszta znajdzie się za nim w określonym porządku. Jeśli dobrze to zrozumiałem, to nowszy legion, który dopiero co wejdzie do kipa, będzie wyżej i będzie walczył szybciej. Czy ta zmiana jest ok? Myślę, że jest spoko. Natomiast jeśli coś tutaj przekręciłem, to możecie mnie poprawić w komentarzu, ale ja w ten sposób to rozumiem. Zostanie dodana również nowa funkcja udostępniania informacji wojennych w obrębie przymierza. Gracze będą mogli zamieszczać informacje tego rodzaju na czacie przymierza i watachy za pośrednictwem okna wojny przymierza, co pozwoli szybciej powiadamiać sojuszników o dokonanych postępach. Też nie do końca wiem, o co tutaj chodzi, ale mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Może coś na wzór znaczników na dany legion, które nie będą znacznikami, tylko będą gdzieś na czacie i każdy gracz będzie mógł udostępnić lokalizację jakiegoś legionu. To myślę, że byłoby bardzo fajne. Kolejne zmiany dotyczą bastionów oblężniczych. Po pierwsze, teraz gdy bastiony będą płonąć, nie będą mogły atakować innych budynków. No i po drugie, bastiony będą atakowały częściej i mocniej. Co do samych bastionów i walk w bastionach, to widziałem, co się dzieje między NA i AC. I tutaj możecie zauważyć, ile jednostek piechoty zostało Burgasowi. Jest to 5000 jednostek T5 oraz 40000 jednostek T4. Na pewno w szpitalu ma pełno tych jednostek, jeśli chodzi o piechotę, ale nie ukrywajmy, że te bastiony potrafią, podobnie jak i bramy, zredukować ilość naszych jednostek. Ja osobiście nie brałbym udziału w tego typu walkach, bo moim zdaniem nagroda, którą możemy zyskać za to, jest nieproporcjonalnie mała w stosunku do zysków i strat, jakie będziemy ponosili. I to pomimo tego, że 50% zmarłych jednostek będziemy w stanie odrodzić. Poza tym już jesteśmy świadkami tej chorej mety z Rise of Kingdoms, gdzie bastiony i bramy przymierza zaczynają wypełniać kątami farm. Akurat ta zmiana i granie przeciwko farmom tak naprawdę, sama świadomość, którą masz z tyłu głowy, że giną twoje jednostki, a u wroga giną farmy, moim zdaniem bardzo to zniechęca. W punkcie 5 nie mamy nic ciekawego, kolejne wydarzenia, nie ma co zgadywać, jak to będzie wyglądało. W punkcie 6 mamy zmniejszenie kategorii cenowych, ale co ciekawsze, myślę, że wielu z was ucieszy się z funkcji odświeżenia. W tym momencie, gdy chcieliśmy coś kupić na bazarze, musieliśmy przeskakiwać i liczyć na to, że trafimy na ofertę. Teraz prawdopodobnie przycisk odśwież będzie gdzieś tutaj, więc nie będziemy musieli przeskakiwać w ten sposób. Podpunkt 3 dodano funkcję ilustrację, dzięki której możesz żywo wspominać przeszłe chwalebne dokonania. Również nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądało, ale ja takie rzeczy uwielbiam. Zawsze dodają jakichś smaczków, może kiedyś można coś powspominać, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podpunkt 4 również będzie uskuteczniał metę kont farm. Sam osobiście będę niedługo zakładał, miałem założyć teraz, ale skoro mają dodać automatyczne zbieranie i automatycznych zwiadowców, to poczekam już na te ulepszenia. Dalej mamy takie mniejsze poszczególne zmiany, które większości z was nie będą interesowały. Podpunkt 8 to więcej eliksirów będzie pojawiało się w sklepie. To jest akurat fajne, aktywni gracze będą mogli częściej walczyć, więc spoko zmiana. Podpunkt 9 jest świetny. Dodano czasomierz etapów złotokamienia, co pozwoli sprawdzić czas trwania etapów, które się jeszcze nie rozpoczęły, i odpowiednio zaplanować rozgrywkę. W tym momencie wygląda to tak, że nie wiemy, co kiedy się zacznie. Wszystko musimy tak mniej więcej na oko planować, a gdy będziemy mieli dodane liczniki gdzieś tutaj, konkretne daty, to na pewno usprawni nam wszystkim planowanie, między innymi jak i gdzie się budować. No i dalsze 3 podpunkty to naprawianie błędów, które gdzieś tam występują. Tych błędów jest ogólnie jeszcze więcej, ale
Fajnie, że chociaż po kolei kilka tych błędów jest naprawianych. Ogólnie powiedziałbym, że jest tutaj kilka fajnych zmian. Sam osobiście czekam na turniej czempionów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiem, że nie będę tam wysoko, bo tutaj naprawdę każdy przebudzony bohater będzie robił różnicę, ale nawet to mi nie będzie przeszkadzało, żeby gdzieś tam walczyć, prawdopodobnie na poziomie srebra. Przynajmniej mam taką nadzieję, żeby na tym poziomie po prostu się fajnie bawić. No i na pewno będzie też kilka materiałów, więc będzie co nagrywać w przyszłości. A reszta tej aktualizacji może nie jest jakaś gigantyczna i nie robi efektu wow, ale na pewno nam wszystkim usprawnią te drobne zmiany rozgrywkę, więc mimo że nie jest to jakiś wielki patch, to osobiście na niego czekam. Oczywiście napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tej aktualizacji. Może jakiś podpunkt ważny pominąłem i okazałem się ignorantem, kto wie. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.